Ma widzowie z tej strony, ja, czyli Zombiaczek, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiele osób mnie pyta, moi drodzy, gdzie paczkę tekstur paków. Moi drodzy, paczkę tekstur paków macie na moim Discordzie, na kanale TXT. Link do Discorda macie w opisie tego filmu, także wbijcie, zapraszam na Discorda. No i tyle. Pamiętajcie, żeby stawić tutaj subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem, no i będzie kozacko. Także pozdro i miłego oglądania. Yo! Dobra, moi drodzy, typamy do jakiegoś pierwszego typa z czatu. Zobaczymy, gdzie następne pewnie będą to jakieś śmieszne nogi. Tak jak myślałem, są to śmieszne nogi. Gdzieś się tu, moi drodzy, zbugowałem. Ale się cofnąłem i typeczek został na IQ porobiony. On się teraz zbugował gdzieś czy w obsydianie, moi drodzy. Ty, jakby się udało go killnąć, tak? Ajajaj. Karamba, nie udało się go killnąć, moi drodzy. Ale jestem gdzieś tu u niego. Moi drodzy, w kuboidzie i nie wiem, gdzie on jest, czy on tu przyjdzie, czy nie przyjdzie, ale typek pewnie w szoku, że ja tak zrobiłem, się tutaj cofnąłem. No ale trudno, trudno, moi drodzy, jak dostanę bana, to dostanę bana najwyżej. Ale czekajcie, czy ten typek tu przyjdzie? Przyszedł, ten typeczek jeszcze raz tutaj. Nie wiem, czy on jest na koksiku, zastanawiam się, czy on jest na koksiku, ten ziomeczek. Nie jest na koksiku i polizał sobie elegancko typek o niku Pixong. A przed chwilą mnie widzowie tutaj wyzywał, że coś tam ezie. Czekajcie, czy tutaj będę miał to. Gdzie mnie ten typeczek wyzywał? No nie ma, ale mnie wyzywał, moi drodzy, na priv przed chwilą. O, patrzcie, macie tutaj. No także typeczek myślę, że został wyjaśniony i jest elegancko, także zaraz typamy do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, typamy do kolejnego typeczka, zobaczymy, gdzie nas zaakceptuje. I typną nas, moi drodzy, gdzie to jest? Czy 80 poziom, czyli to jest zapewne jego żółwik. No dobra, ziomeczek jest sam z gildii, on jest z gildii Envy. No i spróbujemy go po prostu tutaj sklepać, moi drodzy. Mam nadzieję, wiecie co, albo nie, rzucaka na razie nie będę rzucał, nie będę mu tutaj grifował kuboida bez powodu. Dopiero rzucę rzucaka, gdyby ziomeczek mnie zaczął koblować czy coś w tym stylu, no bo tak, no to wiecie, rzucę mu rzucaka, od razu mu kuboid rozwalę, no to trochę słabo, że tak powiem. Mam nadzieję, że on tutaj nie ma żadnej dobierki, no to jest w sumie żółwik. Raczej w żółwiku nie powinien mieć żadnej dobiereczki. Dobra, nie wiem, czy on zjadł refila czy koksa. On zjadł koksa, dobra, teraz je koksika ziomek. Padło mu bania. Uwaga! Padą mu bania, czy nie wiem, czy on ogarnie? Ach, jaj, dobra, ale padły mu też buty. Na farcie, widzowie, mega farcie, bo... no to było na farcie, naprawdę, bo mi też pada bania, także duży gigafart po prostu, widzowie. No to jeszcze jakiś Eryk, tepa jezie najgorszy. No to zaraz typamy do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, typamy do kolejnego ziomeczka, jest to chyba MC Karolek, coś takiego. Gdzie mnie ten ziomeczek tepnął? Tepnął mnie na Skybase'a, czyli no bardzo głupią rzecz. No najgorsze z to widzę, że tutaj po prostu nie mam jak do tego typa po prostu pójść, no bo wiecie, jakby nie da się koblować już na tym poziomie. Na początku edycji było to dostępne, że dało się koblować, ale w ogóle z tego co widzę, widzę, to jest na jego kuboidzie, także dosyć słabo, że to jest na jego kuboidzie. No i tak naprawdę nic już tutaj dalej nie można zrobić, chociaż ten typek jest, moi drodzy, na dole, wiecie co, on jest na dole i patrzcie, nie wiem, czy do mnie trafi strzałą, a czy nie trafi strzałą, no czekajcie, zjemy sobie koksa na szybkości, koksika zjemy, moi drodzy, i pójdziemy do niego na dół, kupimy sobie, moi drodzy, tutaj szybko efekcika, gdzieś się zbugowałem tutaj w kloceczku, a nie, to jest jakiś ziomek, który jest bez gildii, no dobra. Ale ten ziomek bez gili, moi drodzy, mnie klepie. Nie wiem, pierw pokazał sojusz, teraz mnie zaczął klepać, także dosyć dziwna sytuacja, moi drodzy. No bo, nie wiem, albo sojusz, albo pokazuje sojusz, albo tego sojuszu nie ma, więc wiecie co? Chwilę tutaj taktycznie, bo on zjadł koksa trochę przede mną. No to po prostu... Dobra, nieważne. Nieważne, co chciałem zrobić, widzowie. Mniejsza z tym. Spróbujmy go sklepać tak, żeby ziomeczek tutaj polizał. Refilka jemy kolejnego. Jeszcze 6 refilków mamy. On ma jednego koksa mniej, bo my zdążyliśmy się dobrać, co widzieliście, widzowie. I czekajcie, teraz tyk. To ziomek, który jest bez gili. Ja też w sumie jestem bez gili. Tak naprawdę no, nie ma mu kto pomóc, tak? Nie ma kto temu ziomeczkowi pomóc. Więc myślę, że udałoby się go po prostu killnąć. Tylko on zjadł koksika, tak? Nie, nie zjadł koksika. Myślałem, że on na koksie jest, ale nie jest na koksie. Dobra, czekajcie, szybko tutaj, cyk. Przyszedł jakiś ziomeczek, nie wiem, który mnie tutaj klepie. Co tu jest, widzowie? A dobra, on mi pokazuje sojusz. No dobra, ten ziomeczek, który mnie zrzucił ze Skybase'a, pokazuje mi sojusz. Ten tu seta, moi drodzy, już zmienia. I on powinien zaraz jeść coś. On powinien coś zaraz jeść, nie wiem, nie wiem, o co tutaj chodzi, moi drodzy. Pada mu bania? Nie, nie pada mu bania. Ty, no nie, co ten ziomek robi, bo on tu ucieka. Jakieś tu dymy robi, ziomeczek. Ciekawy jestem, czy to jest jakiś, wiecie, ogarniasz. Ale ten typek, do którego tepnęliśmy, widzę, ten MC, coś tam Karolik, to on chyba za bardzo, widzowie, nie ogarnia. Ten typeczek za bardzo, niestety, nie ogarnia, że tak powiem. On tu ze mną sojusz chciał, o Jezu, bania mi padła. Szybko secik zmieniamy, widzowie.
Kurde, rzadko zapomniałem set zmienić, bo zawsze zmieniam set jako pierwszy. Dobra, poliszę. Kurde, nie polizał. No patrzcie, ten MC coś tam, on mi pokazywał sojusz, a teraz nie po plecach klepie. No nie, to jest jakiś totalny nieogarniacz, widzę. To jest totalny nieogarniacz, który jest totalnym nieogarniaczem po prostu. Oj, ten ucieka, widzowie. Ten ziomeczek już tutaj ucieka, więc spróbujmy go sklepać. Dobra, secika on zmienia sobie. Ja sobie od razu kupię efekcika, żeby mieć już tutaj nie zapomnieć o tym efekciku. Czy on, nie wiem, czy on jest na koksie, czy nie jest na koksie. Dobra, on ty fokusuje cały czas i ja cię kręcę. W ogóle tego MC, coś, MC Karolka on w ogóle nie klepie. Nie podoba mi się to za bardzo. Dobra, teraz szybko. Kurde. Ty, no nie wiem, ile mu tu serc zostało, widzowie. On jest bez regenki. On ma niewiele serc, bo on nic nie zjadł. Ma może z dwa, trzy serduszka ten typeczek, ale zobaczcie, łuk z punchem to mnie punchuje jak ostatnia stara krowa, widzę, że tak powiem. Więc no nie wiem, po prostu go pogonimy tutaj. Ale nie, dobra, on się obrócił. Jak gdzieś tutaj wpadłem do jakiejś dziury. Niestety, do jakiejś dziury wpadłem. Ciekawie jestem, gdzie jest ten Karolka. Nie ma tego Karolka. Także trochę lipa, widzowie, bo Karolka nie ma. Zobacz, super, żeby zjeść tutaj koksika. Obróćmy się, spróbujmy go sklepać. Zobaczymy, czy ziomeczek jest na... On jest na koksie. Aha, czy on zjadł koksa? No dobra, czy on też się dobrał wtedy? Co ja się dobrałem? Na to wychodzi. Tylko, no właśnie. On ucieka, nie mogę patrzeć na widzę na zmianę seta. No zobaczcie, ten MC Karolek robił. Nie wiem, niby mi pomaga, niby mi nie pomaga. No bo on, kurde, mnie tu po... Klepie mnie widzę gdzieś po dupie, że tak powiem. No nie pomaga, nie po prostu nie pomaga ten MC Karolek. Jeszcze ten UX punch mnie nie punchuje, ja pierdykam. Typowi wchodzi każdy punch, a mnie tutaj nic nie punchuje. No dobra, gońmy go po prostu, no bo innej opcji tutaj nie ma. Tylko czy on, co on zrobi ten ziomeczek? On już nie ma żadnej regenki ani nic. Nie wiem jak mój set, widzowie, ale spróbuję tego typa sfokusować, żeby może jakoś polizał. No nie wiem, ten typek ma widzę dwa serca. Dwa serca musi mieć ten typeczek maksymalnie. Skoro ja mam 7, on dostał taką strefę, no to... No to wiecie, ale no niestety nie udało się, kurde. Jakimś skillowym graczem to ja też mega nie jestem. O, właśnie mówiłem, że ma typeczek maksymalnie dwa serduszka. Jest skillek, także elegancko, dosyć długo ta klepa trwała. No ale co z tego, ważne, że skillek to najważniejsze. Także GG. Dobra, moi drodzy, typamy do kolejnego ziomeczka. A zobaczmy, gdzie mnie tutaj zaakceptuje. Tepną mnie gdzieś w jakieś nogi, on jest z gildii, jaki on jest z gildii? Stres? Coś takiego, nie, czekajcie, Stars. Z gildii Stars, czyli on jest z gildii gwiazd, moi drodzy. No to będzie grubo, moi drodzy, z gwiazdami się tutaj klepać. Zobaczymy, czy to jest jakiś, nie wiem, no nie wiem, kto może być gwiazdą? Cristiano Ronaldo może, tu u nich jest Cristiano Ronaldo w gildii albo coś. Albo ktoś, nie coś. Dobra, wiecie co? Czy ten typek by może polizał? No elegancko, już chciałem mówić, że no nie, nie poliże, ale no elegancko, widzowie, zrobił lizu ziomeczek. Także szybki kill, to robimy, you azul, także szybkie lizu, widzowie, to lubimy. No i zaraz typamy do kolejnego typeczka. Dobra, typamy do kolejnego zioma, Seba3.2. Pisał na czacie, że do niego mogę typnąć. I mnie typnął na wyrównaną klepę. Wow, to jest dosyć niespodziewane. On jest gili beka. No to naprawdę dosyć dziwne, że ktoś mnie tepnął na wyrównaną klepę. W sensie na wyrównaną klepę. No po prostu na równy teren, moi drodzy. Także fajnie, fajnie. Podoba mi się to bardzo. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy uda się tego ziomeczka zabić. Ma 800 ranking, czyli ranking podobny do mnie. A czy jest mojego poziomu w PvP? Nie wiem, bo ranking tak naprawdę na tych serwerach bardzo mało znaczy. Jakichkolwiek serwerach, no bo wiecie, topki to można wbić sobie, nie wiem, na znajomych, na widzach, czy to, nie wiem, na wibrującej pralce na przykład. A to dobra, dalej, jedziemy z nim, moi drodzy. On, niewiele mu już koksików zostało, w sensie koksików, jednego koksa mniej mu zostało, ale i głupoty gadam czasami, naprawdę. Powiem widzowie szczerze, że kiedy nagrywa się takie odcinki stepania do graczy, gdzie trzeba dużo gadać, to czasami człowiek zaczyna gadać takie głupoty, bo on po prostu nie wie, co ma w pewnym momencie mówić, ale wiecie, jak nic nie będę mówił, będzie sama klepa, no to też tak dosyć średnio, no bo co chcecie oglądać całą gierkę? Jak ktoś chce oglądać całą gierkę, no to możecie mi napisać to w komentarzu, to wtedy zamknę swoją jatkę. No i będę tylko klepał się i nic więcej nie robił. Dobra, pania mi padła, widzowie, i buty nie ogarnę, zapomniałem kompletnie o secie. Ja pierdzielę. Zapomniałem, widzowie, kompletnie o secie, że muszę zmienić seta. Typek zmienił seta, ale odwaliłem teraz manianę. Masakra, moi drodzy, masakra. Zaraz lecimy do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepamy do kolejnego zioma o niku Formatic. No i zobaczymy, gdzie następnie tepną mnie, tak jak zwykle każdy to tepa w jakieś tutaj nogi. Tym razem są to nogi z craftingu, więc moi drodzy, od razu wysadźmy im to po prostu w kosmos. No i spróbujmy ich tutaj sklepać. Ten typek zjadł koksika. Opierdzielił od razu koksika ten ziomeczek. Formatic też jest na koksie. No więc widzę, powiem wam tak. Raczej jest to klepa, w której zginę, ale chociaż, moi drodzy,
A zapisać kordy. Zapiszemy sobie, widzę kordy, bo na te wbite rzucakami często są potrzebne jakieś właśnie gilgie do przebijania. No i ten typek może by polizał, tylko musiałby jakoś crafting otworzyć albo coś. Dawaj, ziomeczku, liżesz tego koksiura. O, nie polizał, było blisko, widzę, było blisko. Ja to wiem, że on zjadł na pół. Na pół zjadł ten ziomek, no to teraz tego klepiemy i ten polizę. No nie polizał szczur, niestety nie polizał szczurek. No dobra, no to lipa. Jak żaden nie polizał, to można trzeba liczyć na jak żeby set komuś padł z nich. No niestety żaden z nich nie padnie, no bo zmienili seta, pewnie sobie przypominają. Czy tam na Discordzie na TS-ie, że trzeba seta zmieniać, więc trochę słabo. No ale nie można tracić nadziei, widzowie, i spróbować ich sklepać. Uch, dobra, już myślałem, że poliżę. No przez polizanie to byłby, widzowie, najgorszy det w tej sytuacji, że tak powiem. Dobra, lecimy, moi drodzy, z tym ziomem. Liżesz koksika? No nie liżesz koksika, to ten może formatik poliże z koksika. Dawaj, ziomek! Ach, no nie polizał niestety. Nie polizał ten ziomek koksika. Czyli będą dwa dedy na koniec, trochę słabo widzę. Powiem szczerze, że trochę słabo, że będą dwa dedy na koniec. Nie podoba mi się to za bardzo, bo tak fajnie się zaczął ten odcinek, a teraz będzie koniec. Na koniec będzie po prostu dedzik i dedzik. A dobra, zjem sobie koksika, zmienię sosecika. O Jezu, ale zrobiłem, widzę, głupią rzecz. Przypadkowo zdjąłem klatę i prawie przez to zginąłem. Dobra, ziomek liże. Teraz liże szczur. Liżesz to, szczurze. Padło ci coś, szczurze. Padło ci coś, więcej ci padło, szczurze. Nie, nie, nie polizał. To jest niewiarygodne, widzę, że typeczek nie polizał w tej sytuacji, gdzie mu padło tyle rzeczy. Padło mu tam, widzę, z dwie, trzy rzeczy mu padły. Czekajcie, czy ja tam jestem w stanie rzucić perełkę jakoś? A, chciałem tam rzucić perełkę, myślałem, że tam jakieś skrzynki mają do dobrania. No dobra, zginąłem, trudno się mówi. No to co, widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Kto dotarł do końca, można pisać w komentarzu hashtag koniec, a ja wam przypnę serduszko. Na...